Coinbase zmniejszy zatrudnienie o 20%. Giełda planuje zwolnić 950 osób i zamknąć kilka ważnych projektów, aby obniżyć swoje wydatki. Jak tłumaczą, ma to zwiększyć ich szanse na dobre wyniki w każdym scenariuszu. Zgodnie z raportami, giełda kryptowalut Bithump z siedzibą w Korei Południowej jest objęta specjalnym dochodzeniem podatkowym prowadzonym przez Krajową Służbę Podatkową, NTS. 10 stycznia agenci podatkowi dokonali nalotu na siedzibę giełdy w stolicy kraju Seulu w ramach dochodzenia w sprawie zaległości. Władze weryfikują możliwość uchylania się od płacenia podatków, badając krajowe i międzynarodowe transakcje Bithub Korea, Bithub Holdings i jego podmiotów stowarzyszonych. Ripple zwraca się do sądu o odrzucenie wniosku SEC o utajnienie dokumentów Hinmana. W grudniu 2022 SEC zwróciła się do sądu o nieujawnianie kontrowersyjnego przemówienia Hinmana. Ripple złożyła wniosek przeciwko wnioskowi SEC i zwróciła się do sądu o odmowę utajnienia dokumentów. Ripple twierdzi, że dokumenty są zwyczajnymi dokumentami sądowymi. Jeżeli sąd przychyli się do wniosku Ripple o nieutajnianie dokumentów, myślę, że ugoda będzie szybciej niż do końca marca.